Sucha zgnilizna kapustnych to jeden z głównych problemów w uprawie rzepaku, zarówno jesienią, jak i wiosną. Jest on powodowany przez dwa blisko spokrewnione patogeny grzybowe – Leptosferia maculans i Leptosferia biglobosa. Patogen zaczyna jako saprofit, a źródłem początkowej infekcji są ścierniska lub resztki pożniwne po wcześniejszych zasiewach rzepaku. Porażenie powodują zarodniki, askospory, przenoszone drogą powietrzną, a wytwarzane przez stadium płciowe, czyli pseudotecja. Widoczne tutaj jako czarne struktury, pseudotecja mają kulisty kształt o spłaszczonej podstawie i stożkowatej szyjce. Askospory wytwarzane są głównie jesienią i wiosną. Wczesna infekcja wiąże się z ponadprzeciętnymi opadami deszczu późnym latem i wczesną jesienią, głównie w sierpniu i wrześniu. Askospory roznoszone są przez wiatr i lądują na liściach młodej rośliny. Askospory wnikają do roślin rzepaku przez aparaty szparkowe. Wkrótce po infekcji na liściach tworzą się typowe biało-szare zmiany z widocznymi czarnymi pyknidiami, stadium bezpłciowym. To najczęstsze objawy, które możemy zaobserwować jesienią. W okresie wegetacji pyknidia wytwarzają pyknidiospory, zarodniki konidialne, które mogą być roznoszone przez rozpryskujące się krople deszczu. Zarodniki te wywołują wtórną infekcję. Wytwarzanie pyknidiospor może się powtarzać, powodując coraz poważniejsze porażenie uprawy. Infekcja na roślinach rozwija się od liści, wzdłuż ich ogonków do łodyg. Choroba atakuje i niszczy tkanki roślin. Typowe objawy na łodygach pojawiają się kilka miesięcy po pierwotnej infekcji. W końcu łodygi nie są w stanie transportować wody i składników odżywczych lub czynią to w ograniczonym stopniu. To z kolei może prowadzić do znacznego spadku plonów. BASF. We create chemistry.